Kamil spotkał aktora we 100. Co jeżeli dwóch potężnych streamerów spotka się w bitwie losowej? I czy wyrówna swoje stare porachunki? Kamil! Kurwa, nie! Przedstawię wam mojego przeciwnika, to po prostu cygan streamujący na Twitchu pod nickiem CyganZor. Trochę starsza osoba, ale nie aż taki z niego wielki pryk. Dostał pierwszą, potem spadł i dostał drugą. Czy ja jestem mastermindem? Cygan w enemy? O kurde, na czym? Na SS-cie. Taki jest nick z Anonymizera. To wygląda jak nick z Anonymizera. No, jestem bardzo potrzebny. Adaś, uważaj na te, tak? Na to karro tam w tym enemy, nie? No, ja wiem, że mi bo ono mocne będzie. Może ci bokiem wyjechać przypadkiem. Procenty zgubi. Okej. W tym filmie będę komentować moje zagrania, zagrania Cygana, ale również nasze reakcje, żeby urozmaicić materiał, dlatego tak będzie na przemian. Jak ktoś jeszcze raz napisze na czacie kasuj Kamila albo ulej nie się pij, po Kamila, się tak to widzę, będę strzelał na 5 minut, widzowie. Na mapie Redshire ja lubię jeździć na zamek. Uważam, że to jest fajne zagranie, daje nam sporo kontroli nad mapą, w każdej chwili możemy się wycofać, stąd też teraz moje próby wychylania się na środek, jak przeładowałem. Niestety wymiana 1-1 i nie byłem z niej jakoś specjalnie zadowolony. Następnie moim kolejnym zagraniem jest wychylenie się przez tą bramę w tym zamku, ponieważ zazwyczaj czołgi nie są na to gotowe, one gdzieś dojeżdżają na pozycję, przede mną nie ma też żadnych pojazdów, dokładnie upewniam się i powoli tak schodkowo wychylam się na przeciwnika, zauważyłem TVP-ka, oddaję strzał, od razu się cofam, a w wypadku Cygana, z racji tego, że gramy esetą, oczywistym wyborem jest mordownia. Gramy na 8 tiery, więc możemy poczuć się bardzo bezpiecznie, jednak nie możemy być zbyt pewni, ponieważ zauważcie, że nasz KW4 kreslawski pada, IS-3 to jest słaba 8-ka i byśmy zostali sami z WZ-tą na tej flance i muszę podkreślić tutaj odbicie do prawej, nie wjechanie na sam szczyt, odbicie do prawej jest ważne, ponieważ możemy schować się w takiej kolejnej dziurze, zakładamy potencjalny ogień krzyżowy, jeżeli te czołgi by zjeżdżały w dół i to było idealne zagranie. Koniecznie zwróćcie uwagę na to, że Cygan właśnie nie wjechał na górę, nie został łatwo objechany, a próbował grać na wieżę i robić na spokojnie uszkodzenia i skutecznie samotnie trzymał dystans dla oponentów. A u mnie dosyć nudno, cały czas czekałem, aż E50 popełni błąd, wychyli się, bo takie widziałem delikatnie piksele na ten właz i chyba teraz uda mi się oddać strzał do niego, a nie, to TNH się wychyliło. Nie chciałem tracić punktu wytrzymałości, nie chciałem grać agresywnie, bo to jest zbyt ryzykowne. TNH wychyliło się ponownie, Centurion też dał jedną pestkę, skończyliśmy. Ogólnie to cały czas nudy, próbuję się kontować, żeby oddać jakiś strzał. Udało się w Progetto. Ojojoj, tutaj błąd został popełniony ze strony standarda B. Trzeba go ukarać. Niezrozumiałe zagranie, dlaczego on to zrobił, jeżeli my mamy kontrolę nad zamkiem. Nie można tak podjeżdżać, jak my mamy Kamila i Tera na zamku. I tutaj drobny szczegół, na który muszę zwrócić uwagę. Zauważcie, że w momencie, kiedy standard zniknął, ja nie wychylałem się. Nie chciałem tracić głupio po swoich punktów wytrzymałości. Czekałem cały czas na moment, kiedy będzie całkiem bezpiecznie, kiedy standard się pojawi, kiedy standard się wystrzela. I dopiero teraz właśnie ponownie się wychylam. A po drugiej stronie nic wielkiego się nie wydarzyło. Cygan nadal na spokojnie trochę skrócił dystans, strzela do przeciwników, dużo odbija przede wszystkim. Korzysta ze swojego pancerza, żeby nie tracić punktu wytrzymałości, żeby zostawić to, ponieważ wynik to jest 2-5, a po HP bardzo wyrównanie. To jest właśnie to, jak dobrze będziecie się kontować tym S100, to taką E4 i S4 potraficie wciągać. Niestety jestem w bardzo dużym krosie do obu. Nie mogę się idealnie ustawić. I kolejny piękny strzał. Znowu, a na liczniku już ponad 5000. Dzowy chyba im nawaliłem. Czy ma więcej damage niż Kamil? No masz, ale teraz następują ruchy na mojej flance. Progetto podjeżdża agresywnie. Trochę mnie zaskoczyło tym, że to sam 9 tier właśnie na to się zdecydował. Ja celuję w E50, pokazała się jeszcze bokiem, nawet mnie nie wykryła bodajże. Ja też nie zaświeciłem tego Progetto. Nasze Progetto z tyłu z A1 zaświeciło go. Wiedziałem, że on będzie mi pomagać, dostaję po asyście, przepycham wrak, cały czas świecę Conwaya i E50, chcę jakoś ustawić się w dogodnej pozycji tak, żeby móc strzelać do E50 i wychylać się na wieżę, ale on strzelił we wrak, więc pora to wykorzystać i go skończyć. Nadchodzi czas na Progetto, chcę się skontować, ale zobaczcie sami, że Progetto... Co jest, widzisz mnie? Widzisz mnie? No nie jest to chyba najbardziej ogarnięty gracz w historii World of Tanks, ale może też zaczyna, nie będę krytykować. Przeładowałem swój magazynek i próbuję go wyciągnąć. Zauważcie to i podkreślam jeszcze raz, bez straty punktów wytrzymałości, które zawsze są bardzo potrzebne w końcówkach, a najczęściej brakuje ich nam. Pieprzyć Centuriona z tego typa. Pięknie. Wiedziałem, że go podpalę, widzowie, dlatego mieszałem w gościa.
Widzowie, ja już Kamila wyłapałem kilka razy. Już został tam ograny kilka razy. Pamiętacie Uszatek versus T-22? Ech, jak to się mówi, dawno i nieprawda. No a teraz Cygan wyczyścił sobie czołgi ciężkie i może pozwolić sobie na podjazd. Zauważył, że to drzewko jest obalone, został wykryty, oddaje strzał na ślepo. No i znowu wychyla się jak przodował, kolejny blind. Pokazuje się tam lodówka, celuje, oddaje pesteczkę i z jego punktu widzenia w tym momencie on nie ma za dużo do roboty, ponieważ nie może przejechać do przodu, bo będzie wysnajpiony ze środka, nie może też za bardzo wrócić się na bazę, no bo jest zbyt wolny i jest dosyć zamknięty w tych pozycjach. Gdzie jest E4? MX może być tu, E4 może być przede mną, ale muszę to zająć, mam dużo HP. No i pytanie za milion punktów, czy ja mogę tam podjechać? MX może być w krzakach, pasywnie. Dobra, Chuck Norris jedzie. Taki wyjazd może skończyć się tragicznie. Wyobraźcie sobie AMX-a w krzaku pasywnie, E4 daje pestkę za 750, jeszcze gdzieś tam Cygan esetom jest ustawiony, Buras daje magazynek i mamy niestety garaż. Dobra, też pojadę. Buras jest tam, okej. Jak Buras jest tam, to trochę nabrałem pewności. A teraz wyobraźcie sobie scenariusz, w którym zebrałem jeden strzał od Standarda B chociażby, jeden strzał od Progetto i praktycznie mógłbym pomarzyć o jakiejkolwiek agresywnej grze, a teraz właśnie dzięki temu, że mamy hapeki, mogę wyjechać sobie na E4, która też nie jest jakoś specjalnie ogarnięta. Przede wszystkim nie chciałem jechać za bardzo do przodu i zostać w korycie tej rzeki, żeby inne czołgi do mnie nie strzelały. Też możecie zauważyć, że specjalnie doładowywuję drugi pocisk, tak żeby nie stracić całego kompletnie DPM-u podczas ładowania ostatniego pocisku, żeby ten drugi mi się chociaż doładował, bo wiem, że ta bitwa się bardzo szybko może skończyć i potrzebuję tych pestek. Dobra, gdzie jest Łysy? Tutaj pewnie na narożniku stoi. Oj, Bura został obity. Szkoda. A teraz jedna z nielicznych zalet tego magazynku, to znaczy wiedziałem, że ja będę podjeżdżać pod Cygana, więc pozwoliłem sobie na to, żeby oddać strzał i w momencie jazdy ten magazynek się cały czas automatycznie doładowywuje, co jest w tym wypadku akurat spoko. Pokazuje się MX-1390, ma on hapeki i zostawię sobie tego łysego cyganozaura na sam koniec. Wyceluję w 13, strzał za 458. Pamiętam, zabrakło mi teamku. O, Kamil jest. Patrzcie pić. Mocny. Ha! Myślisz, że go tutaj... Nie damy rady. O, jak jedzie! Z dinozaurem jakiś mam walczyć? No a teraz pozostała tylko i wyłącznie czysta formalność. Oddajemy strzały, dolna płyta, nie będzie żadnego problemu, ale teraz zobaczcie, jak Cygan mocno skontował dolną płytę, oddałem strzał w pierwsze kółko. Według mnie to była słuszna decyzja. No i za kogo ty? Mojego Karo? Papa. A korzystając z okazji, bardzo was serdecznie zapraszam na moje transmisje na żywo na platformie Twitch. Mamy prawie 94% biegłości i jest naprawdę blisko. Cyk, pyk. Kamil spotkał aktora we 100. Tak było. Ja no nic nie zapłacił. Dobrze zagrał. 93,05. No psz. Szkoda, że nie ma spota w ogóle. No. Czy ja zrobiłem mało, no? Oczywiście nie da się sprawdzić, kto jest lepszym graczem na podstawie takiej jednej bitwy, ale była ona według mnie bardzo interesująca. Pozamiataliśmy obie flanki i zrobiliśmy super wyniki. A teraz zostaw suba, bo mam chorą córkę. I napisz komentarz, co sądzisz o tym filmiku. Zapraszam jeszcze raz na streamy. Skończmy to, Karo.